Dajcie, powiem tak. Czy to wam się przyda do testu, czy nie? Testy nie są najważniejsze, ale rozmowa o pieniądzach i pieniądze już są wam potrzebne, prawda? Do czego potrzebujesz pieniądze? Nie wiem. Nie wiesz? Okej, mamy kogoś, kto potrzebuje do czegoś pieniądze. Do czego potrzebujesz pieniądze? Do wydawania na World of Tanks. Okej, do wydawania na gry. Ty do czego? Żeby komornik nie zamknął mnie w więzieniu. Ale komornik ciebie zamknie dopiero wtedy, kiedy nie będziesz spłacał swojego zadłużenia. A ty do czego potrzebujesz pieniądze? Do życia. Do życia? Czyli do oddychania? Nie. Ja potrzebuję do oszczędzania. Okej, pieniądze są do oszczędzania. No ale... A na co oszczędzacie pieniądze? Na co oszczędzasz? Na jakieś dla nas, na przykład dla prezenty na innych, albo jakieś rzeczy, które nam się podobają i chcemy je kupić. Okej, dobra, to teraz pytanie, jak co chcecie kupić? Słodycze. Słodycze. Czy jest ktoś, kto nie lubi słodyczy? Okej. Czyli zobaczcie, każdy wydaje pieniądze na trochę inne rzeczy, prawda? Okej, to teraz pytanie, skąd się biorą pieniądze? Z jakiej mennicy? Pieniądze rodzice biorą ze ściany, prawda? Podchodzi się do ściany. To jest mała powtórka dla tych, których jeszcze nie było. Okej, słuchajcie. Moje standardowe pytanie. Czy ile macie pieniędzy przy sobie teraz? Ja zapytam może tych starszych. Ile pani ma przy sobie pieniędzy? 2 złote. 2 złote. A pani? 120. 120 złotych. Czy ktoś ma więcej niż 120? O. A przy sobie? Nie. Okej, przy sobie nie. Słuchajcie, i to jest przykład, który jak ktoś był, to już wie. Ja mam przy sobie 13 tysięcy złotych. Chcecie zobaczyć? To jest 13 tysięcy złotych. To jest zmielone 13 tysięcy złotych. Słuchajcie, jaką to ma wartość? Nie ma. Nie ma wartości? Ktoś chciałby to kupić ode mnie za 5 złotych? A, widzicie, od razu ktoś by chciał to kupić, prawda? Czyli ktoś mówi, że to nie ma wartości, ale jednak chcecie to kupić. Słuchajcie, idea pieniądza polega na tym, że on już na dzień dzisiejszy nie ma swojej wartości w postaci przedmiotu pieniądza. Wartość mają dla was to, co możecie kupić za pieniądze, ale pieniądze tylko reprezentują tą wartość. Okej. Standardowe pytanie. Skąd brać pieniądze? Po pierwsze, z banku możemy je pożyczyć. Od babci i dziadka. Od babci i dziadka jest babcia. Okej, skąd jeszcze? Z komunii, okej? Z totolotka. Z totolotka. Można wygrać. Ze skarpetki to będą brudne pieniądze wtedy. Skąd jeszcze? Od siostry. Od siostry, można pożyczać. Słuchajcie, a skąd biorą wasi rodzice pieniądze? Z pracy. Z pracy, no właśnie. Pracujemy i zarabiamy pieniądze. Okej, wiecie po co wam są potrzebne pieniądze. A wyobraźcie sobie sytuację, co by było, gdyby pieniędzy nie było. Byłoby się wymienianie na dobra. Pytanie, powiedzcie mi, kiedy ślusarz wymieniałby się z ogrodnikiem, ile jabłek trzeba zapłacić za taczkę? Pójdę kawałek do tyłu. Tyle się,
ile się w niej zmieści. Tyle, ile się wmieści? A ty co uważasz? Każdy podaje ofertę i potem albo zmniejszają, albo zwiększają aż do momentu dojścia do porozumienia. O, dokładnie. Szukamy. To jest świetna odpowiedź. Słuchajcie, to zawsze zależy. Powiedzcie mi, ile kosztuje butelka wody na przykład? Ile kosztuje butelka wody? 2 złote. 2 złote? 2 złote. Ha. A wy ile uważacie? 5 złotych. 5 złotych. A czy ktoś byłby w stanie zapłacić za butelkę wody 1000 złotych? Chyba, że to stare złote. Okej, gdyby to były stare złote, ale tak realnych pieniędzy dzisiejszych. W jakiej sytuacji byś zapłacił 1000 złotych? Podczas apokalipsy. Podczas apokalipsy. Super, dokładnie. Zobaczcie, że normalnie zapłacilibyśmy za butelkę wody 2 złote, ale gdy bylibyśmy na pustyni, brakowałoby wam wody, nie mielibyście co pić, 1000 złotych byśmy zapłacili? Nawet więcej. Bo w tym momencie liczy się to, jak bardzo czegoś potrzebujemy. I tak samo byłoby z taczką i z jabłkami. Na wiosnę jabłka są droższe, bo ich jest bardzo mało. A jesienią, gdy jest ich bardzo dużo, stają się tańsze. To samo dzieje się z walutami. A słuchajcie, łatwo byłoby wymienić samochód na jabłka? Ile ton jabłek byśmy potrzebowali za samochód? Ile? Znowu tak samo, że podają swoje oferty i zmniejszają, zwiększają do dojścia do porozumienia. No dobrze. Załóżmy, że dostalibyście za samochód... Proszę? Tyle, ile waży auto. Załóżcie, że dostalibyście... Na przykład za samochód 50 ton jabłek. Co byście z tym zrobili? O, wymienilibyście dalej. I zbliżamy się bardzo blisko do tego, co będziecie, czym się będziecie zajmowali. Bo słuchajcie, z tymi jabłkami jest ten problem, że co się z nimi dzieje? Pleśnieją, wysychają, psują się, tracą na wartości. Ale wiecie, że z pieniądzem jest bardzo podobnie? Jak myślicie, czy ta 2-złotówka może się popsuć? Może się rozłożyć, ale to pewnie bardzo długo. Jak ona się może popsuć, ta 2-złotówka? Kiedy na przykład będzie nowa waluta. Wtedy się popsuje, wtedy pewnie nie będziemy jej potrzebowani. A wiecie, na czym polega psucie pieniądza? Proszę? Kiedy się wydaje pieniądze? Nie, wtedy się uśmiechamy i cieszymy, jak wydajemy. To jest ta przyjemna część. Okej, kiedy się psuje pieniądz? Kiedy się go spawarką na przykład przedziurawia. Okej, ale to jest fizyczne popsucie pieniądza. A słuchajcie, mówimy o tym, że pieniądz się psuje. Co się dzieje? Przeterminuje. Nie ma terminu ważności, ja w każdym razie nie widziałem. O, jakiś pomysł mamy jeszcze? Wydaje mi się, że jak się psuje, to chodzi o to, że jak jest czegoś więcej, to jest pieniądz tak właśnie mniej warty. No właśnie, mówimy o pieniądzu, który się psuje, kiedy jego wartość bardzo mocno spada. Kiedy mam 2-złotówkę i kupiłbym spokojnie za tą 2-złotówkę butelkę z wodą, pieniądz się popsuje, kiedy mi ta 2-złotówka nie wystarczy i na przykład potrzebowałbym 2 2-złotówki. I wtedy powstaje problem psucia się pieniądza. Słuchajcie, po co są pieniądze? Po pierwsze, w celu kupna, sprzedaży różnego rodzaju dóbr. Jako środek zapłaty. Fajnie byłoby biegać z siatką jabłek na wymianę, by kupić chleb? To byłoby bardzo trudne. A słuchajcie, powiedzcie mi, z tym się fajnie biega? A wyobraźcie sobie, a ile musiałbym mieć takich pieniędzy, aby kupić dom?
czym musiałbym je zmieścić? W czym? W całej auli? W całej auli? Nie, tyle chciałbym mieć bardzo. W sejfie, w ciężarówce? W czym musiałbym je przynieść? W portfelu. W portfelu? Oj, w portfelu? Komputer bym kupił pewnie za pieniądze. Okej, pójdę trochę bardziej do tyłu. W skarpecie? Nie, to są brudne pieniądze. W karcie kredytowej. O, właśnie, słuchajcie. Powstaje nam ogromny problem, że musiałbym nosić torbę pieniędzy. Torba pieniędzy jest ciężka, to jest przyjemny ciężar. Ale jakie jest ryzyko, gdybym szedł z torbą pieniędzy przez miasto? Co by się stało? Ukradliby panu. Okej, byłoby ryzyko, że ktoś mi ukradnie te pieniądze. Co się jeszcze może stać z torbą pieniędzy? Można zgubić. Można je zgubić. Więc coraz częściej mówimy o pieniądzach elektronicznych, tak jak powiedzieliście, na przykład na karcie kredytowej. I dlatego też pieniądze służą nam jako sposób przechowywania wartości. Bo jabłka nie będą dobrym pomysłem, bo się wysuszą. Pieniądze tracą na wartości dużo, dużo wolniej. Oczywiście pieniądze potrzebujemy. Kiedyś taka znana aktorka powiedziała, że pieniądze szczęścia nie dają, ale zakupy już tak. Prawda? Lubicie kupować? Oczywiście, że lubicie kupować. Ale z drugiej strony pieniądze rodzą też wiele niebezpieczeństw. Jakich? Jakich niebezpieczeństw? Jakie niebezpieczeństwa? Że na przykład będzie chciał, tylko ta osoba kupuje, a na przykład gdy ktoś się ma mniej kasy, to może komuś trochę pożyczyć, a tak to nie. Bo... Rodzi się super, rodzi się zazdrość. Co jeszcze? Można się zadłużyć. Można się zadłużyć. Słuchajcie, to jest duży problem. My ciągle potrzebujemy pieniądze, ciągle chcemy je kupować. Kupować, ale skądś się muszą brać. Więc pożyczamy. Co jeszcze? Rodzi się chciwość, skąpstwo. Chciwość, skąpstwo. Słuchajcie, wiecie co, to jest duży problem. Bardzo często jest tak, że im więcej pieniędzy mamy, tym chcemy mieć je jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Pamiętacie, jak marzyliście o swojej ulubionej zabawce? Jaka jest wasza ulubiona zabawka? Czym się lubicie bawić? Czym? Tabletem. Słuchajcie, jak już macie tablet... Okej, dostałaś już swój tablet? Tak. Okej, a o czym teraz marzysz? O nowym komputerze. O nowym komputerze. A jak dostaniesz komputer, to co będziesz chciała? Nie. Na razie nie wiemy, ale słuchajcie, tak to działa. Ja najpierw chciałem mieć tablet, potem komputer, potem szybszy komputer, potem telefon, potem nowe ubrania, potem chciałem wyjechać na wycieczkę, potem chciałem mieć samochód, potem chciałem mieć mieszkanie, a na końcu chcę mieć willę wielką z basenem. A jak już mam willę z basenem, to co chcę kupić? Co chcę kupić? Maserati. Okej, samochód Maserati, a potem? Jowisza. Będzie trudno go kupić, bo na razie nie możemy do niego dolecieć. Co jeszcze? Cały garaż Rolls Royce'ów. Cały garaż. Słuchajcie, to jest problem z pieniędzmi. My nigdy nie mamy ich dość. Nawet jak sobie pomyślicie, jakby to było fajnie, gdybym miał 1000 złotych. A jak już mam 1000, jak fajnie byłoby mieć 10. I tak niestety działają, na nas pieniądze. Słuchajcie, o czym dzisiaj chciałem do was powiedzieć, to o problemach związanych z walutą i między innymi utratą wartości pieniądza i różną wartością pieniędzy. Słuchajcie, walutą w Polsce jest polski złoty. Waluta to pieniądz danego kraju albo grupy krajów. Czy znacie taki pieniądz, który obowiązuje w kilku krajach? Euro. Dobra, euro mamy. Co jeszcze? Korony. W jakich krajach obowiązują? W Czechach, na pewno w Maroku chyba też. Ale to są różne korony.
Słuchajcie, jest bardzo mało walut, które jest uznawane w wielu krajach. A słuchajcie, jaka waszym zdaniem jest taka najpopularniejsza waluta poza euro? Dolary. Dokładnie. Jakie jeszcze waluty? Jeszcze jakaś? Okej. Okay. Jeny. Jeny? Ja nie wiem, czy są w wielu krajach obowiązują. Możliwe, że tak. Super. Ciekawe waluty. Słuchajcie, jak fajnie było na Łotwie. Na Łotwie już jest euro, ale oni kiedyś mieli łaty. Płaciło się łatami. Fajnie, prawda? Ale to nie oznacza, że przyszywali sobie łaty, tylko tak nazywała się ich waluta. Na Łotwie są łaty, na Litwie lity. Leje w Mołdawii, to znaczy nie leje, że pada deszcz, tylko obowiązuje taka waluta. Lwy, znaczy nie lwy, tylko lewy. Lwy czy lewy? Lewy. Lewy Bułgarii. A słuchajcie, w Albanii po pieniądze chodzi się do apteki, bo tam są leki. Ale zobaczcie, różne waluty mają różne nazwy. Są sumy w Uzbekistanie, ale to nie znaczy, że rybami się tam wymienia, tylko taka jest waluta. Ale powiedzcie mi, czy... Powiedzcie mi, czy łatwo jest żyć, kiedy w każdym kraju jest inna waluta? Jak wyjeżdżacie za granicę i macie złotówki, co musimy zrobić? Wymienić w kantorze. Wymienić w kantorze. Słuchajcie, jak jedziemy do Czech, musimy wymienić na jaką walutę? Na korony. Na korony. Jak z Czech wjeżdżamy do Austrii, jaką walutę potrzebujemy? Do Austrii? Euro. Ale słuchajcie, a jesteśmy cały czas w Unii Europejskiej. Jak z Austrii polecimy do Wielkiej Brytanii? Funty. Dokładnie, potrzebujemy funty. I słuchajcie, i ciągle musimy wymieniać te pieniądze. Ciągle musimy chodzić do kartoru i wymieniać te pieniądze. I wiecie co? Rodzi się spory problem. Wyobraźcie sobie, że wymieniliście pieniądze na euro i robicie zakupy. Czy wiecie, czujecie, co ile kosztuje? Jak znacie wartość tego pieniądza. I słuchajcie, z tym porównywaniem pieniądze jest następujący problem. To jest takie pytanie. Król szuka bogatego męża dla królewny. Kogo powinien wybrać? Jest książę Jan, który ma jeden zamek, 3 wsie, 16 koni i 8 powozów. I baron Bogusław, który ma 2 statki, 1 port, 9 łodzi i 1 karczmę. Który z nich jest bogatszy? Według mnie no to ten drugi, ale jak miałby wybrać męża, no to tego książę Jana. Barona czy księcia? Księcia. Księcia Jana. Kto by wybrał barona? A dlaczego barona? Bo on na tym zarabia. Bo on na tym zarabia, okej. Okay. A dlaczego księcia? Dlaczego księcia? No bo on ma 3 wsie, a no we wsiach jest też, są też inne rzeczy. Bo są podatki. A słuchajcie, łatwo jest porównać majątek ich? Łatwo? Bardzo trudno. Co nam pomaga, gdybyśmy mogli przeliczyć ich majątek na pieniądze? Jak wiedzielibyśmy, ile jest warty jeden zamek, czy wsie 16 koni i 8 powozów. I po to są potrzebne nam pieniądze, abyśmy porównywali nie tylko barona z księciem, ale również zakupy, które dokonujemy w Polsce, w Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech czy Bułgarii, gdziekolwiek podróżujemy. Słuchajcie, czy pieniądz rozwiązuje nam nasze wszystkie problemy? Absolutnie nie. Wiadomo, że wszystkiego nie kupimy za pieniądze. No właśnie, czego nie można kupić za pieniądze? Czego nie można kupić za pieniądze? Wiedzy. Nie można kupić. O, po to tutaj jesteście. Okej, super. Miłości. Miłości. Nie można kupić miłości? Słuchajcie, tutaj jest moja córeczka. Czy kochasz tatusia dlatego, że dostajesz kieszonkowe?
Nie. Nie, a kochasz tatusia w ogóle? Tak. A, czyli jednak nie dla pieniędzy. Słuchajcie, nie jest tak źle. Nie można kupić wszystkiego. Jeszcze jakieś przykłady bym potrzebował. Tego. Nie można kupić przyjaźni. Nie można kupić przyjaźni. Super, czego jeszcze? Życia. Nie można kupić życia, jak najbardziej. Nie można kupić ogólnie uczuć. Nie można kupić uczuć, ale pamiętajcie o tym, że pieniądze często wywołują uczucia. Czego jeszcze nie można kupić? Zdrowia. Nie można kupić zdrowia, aczkolwiek za pieniądze możemy iść do lekarza i za pieniądze możemy kupić leki. Pamiętajcie, że ta granica bardzo często jest niezwykle płynna. Czy waszym zdaniem w dzisiejszym świecie moglibyście żyć bez pieniędzy? Dobra, moglibyśmy żyć bez pieniędzy. Jak zdobywalibyście jedzenie? Polowałabym na zwierzęta. Polowałabyś na zwierzęta? Okej, okay. Jak? Kraść by można. Co można? Kraść. Kraść? Nie. Ale no, słuchajcie, jakie problemy rodzą... ktoś z was coś kiedyś upolował do jedzenia? Glizdę z piaskownicy? Słuchajcie, to polowanie w jaki sposób jeszcze? Żyć na garnuszku babci. Rzuć, no ale właśnie, jak żyjemy na garnuszku babci, to też cały czas potrzebujemy tych pieniędzy. Słuchajcie, a czym zapłacilibyście lekarzowi? Idziecie do lekarza, czym jemu zapłacicie? Gonosiłbym mu pistoletem. No to on chyba by ciebie nie wyleczył, tylko by tobie ośle uszy potem wyrosły po tych lekarstwach, które by zaaplikował, to tak raczej nie działa. Słuchajcie, kasy chorych, ktoś powiedział, ale kasa chorych to też są pieniądze. Zobaczcie, wszędzie są pieniądze. Jak tutaj dojechaliście? Samochodem. Samochodem. A samochód jest za darmo? Tramwajem. Czy tramwaj jest za darmo? Nie płacimy za bilety. Okej. Okay. Można jechać na gapę, ale wtedy można zapłacić karę. Oczywiście i tych przykładów. Słuchajcie, te pieniądze są wcześniej, ale sądzę, że to jest bardzo ważny rysunek teraz dla was. Że to jest niezwykle istotne, abyście pamiętali, że pieniądze są bardzo ważne, ale nie myślcie tylko o pieniądzach. Myślcie o tym, jak je fajnie wydać, jak wydać je razem z innymi, bo tak się bardzo często dzieje, także gonimy za tymi pieniędzmi, gonimy, a potem zapominamy, po co one były. Więc pamiętajcie, że to wydawanie pieniędzy jest bardzo przyjemne, a nie tylko pogoń za posiadaniem ich coraz więcej. No i słuchajcie, zbliża się zadanie dla was. I mała przerwa. Rozumiem, że mamy tutaj 10 grup. 10 grup dzielimy na 10 różnych państw. Państwa te produkują różnego rodzaju dobra, różnego rodzaju towary. Polska produkuje jabłka, Włochy winogrona, Bułgaria arbuzy, Hiszpania motocykle, Niemcy auta, Finlandia telefony, Wielka Brytania owce, Turcja ubrania, Słowacja meble, a Francja komputery. Wasze zadanie i każda z grup dostanie pewne dobra, które wyprodukowała, czyli na przykład 18 jabłek czy 18 winogron albo 9 komputerów. Z założenia każde państwo posiada w danej ilości dobra, ale sumarycznie one są warte tyle samo. To znaczy, że 12 telefonów jest warte tyle samo, co 18 jabłek i tyle samo, co 12 ubrań. Z założenia w celach dla zabawy. Wasze zadanie będzie polegało na tym, aby zdobyć co najmniej 8 różnych dóbr, wymieniając się wzajemnie między grupami. Podejdziecie do stolików i waszym zadaniem będzie przehandlowanie, bez używania pieniędzy,
tylko wymieniając się tych dóbr. To jest wasze jedno zadanie. Drugie zadanie, które będziecie mieli, to jest przygotowanie małego kalamburu. Ten kalambur możecie przygotować na posterze, czyli nie musicie go, możecie go namalować. Nie musicie go pokazywać. Macie namalować hasło związane z pieniędzmi. Każda grupa ma osobne hasło i osobną instrukcję. Zróbmy może tak, że podejdźcie do swoich stolików, a ja zaraz do was przyjdę i podam wam zadanie.